Wow, cześć. To znowu ja. Wasz ulubiony człowiek od Pokemonów. Nie no. Bez przesady. Biegamy sobie po jakiejś tutaj jaskini. Kurwa, niektóre banie... Boże, niektóre piosenki... Boże, piosenki, jakie piosenki? Niektóre dźwięki, muzyczki i tak dalej, które są robione na paru dosłownie kilobajtach i na paru dźwiękach ogólnie zapętlonych najczęściej, to ryją trochę banie w tych Pokemonach. Niektóre ogólnie piosenki, wiecie, jakby... Piosenki, Boże. Podkłady muzyczne, wiecie, jak były robione ogólnie w Pokemonach? Znaczy tych starszych właśnie. Red i Blue, tych pierwszych Pokemonów, które były czarno-białe, wiecie jak były robione? O kurwa, nie dołożyłem to trzeba. Wiecie jak było robione? Że na przykład dźwięk ogólnie jakiegoś Pokemona, który ryczy, coś takiego, to jest załóżmy jeden dźwięk, a drugiego to jest na przykład odwrócony zupełnie, żeby tak na mnie rymowało, wiecie? Fajnie co. Gdzie jak oni potrafili miejsce ukryć? No. Staram się naprawdę regularnie zapisywać tę grę, bo to jednak... no. Lepiej jednak zapisywać tę grę, niż potem żałować, że coś ci się wypierdolił w jakiś błąd. Mamy ogólnie dwa Pokemony na drugim poziomie ewolucji, że tak to nazwę. I ogólnie co? Może zaraz ogólnie jeszcze w drugim monitorze, tutaj gdzie mam OBS-a, wezmę sobie, wpiszę Pokemon generacja. Lista Pokemonów właśnie. I że będę miał taki wzgląd tutaj na te Pokemony. Jakie Pokemony moglibyśmy zbierać? No to tak, PJ, Meratata, Raticate, Spearow, Ekans, Arbok. Ekans, Arbok. Arbok akurat dawałby się spoko, ale nie. Znaczy jest dużo Pokemonów, które są spoko, ale mogą być jednak takie bardziej użyteczne. O Poliwagu myślałem na przykład, bo można go zewoluować właśnie w tej ostatniej formie, która będzie miała... Poliwhirl ma dwa typy właśnie, ma walczący i właśnie wodny. Ale wiecie, jak ja sobie pomyślałem, żeby Pokémon rozdysponować? Więc nie chciałem wcześniej spoilerować tego, ale myślę, że mogę już tak mniej więcej wam taki zarys tych Pokémonów powiedzieć. Lexit użyjemy. Ej, czemu nie użyło? Nie wiem. Nie, może odporne jest coś takiego. Tak, Bulbasaur jako drugi Pidgeot. Szczerze, jeśli bym zaczynał jeszcze raz grę, znaczy, bo zaczynałem już niedawno grę, ale nie mogłem tego Nidorana naprawdę dorwać. Tam zrobił coś takiego, że nie Pidgeota, tylko Nidorana. Bo Flya bym mógł nauczyć innego Pokemona, czyli Dragonite'a. Którego będę chciał, będę mógł go zdobyć z kasyna i w kasynie będę chciał troszeczkę czasu pospędzać. Po pierwsze, żeby zdobyć trochę TM-ów. Po drugie, żeby zdobyć... pierwszą formę właśnie Dragonite'a. Czyli tam Dragona... Nie wiem, jak on się nazywał. Kadabrę będę chciał mieć. Czyli już niedługo będę mógł sobie Abrę ogarnąć. Będę chciał mieć Staryu prawdopodobnie jako wodnego, bo będę wodnego na pewno jakiegoś potrzebował. Ale czy będzie to Staryu, czy jakiś inny, nie podjąłem decyzji. Nawet o Cloysterze myślałem. Czyli właśnie Shellder, potem ewoluuje w Cloystera i jest od razu też lodowy. Ale w Leaf Greenach jego nie osiągnę, a nawet jeśli mógłbym osiągnąć tego Pokemona, to bardziej w Fire Redach, bo to jest przedmiot, boże przedmiot, to jest bardziej Pokemon ekskluzywny, że tak powiem. I tak jego można zrobić dosyć późno, więc tako. I jeszcze myślałem o Jolteonie, czyli właśnie elektryczny, który się na pewno przyda przeciwko Pokemonom wodnym bądź Pokemonom latającym, bo... I Jolteon jest naprawdę mocny. Wiecie, dlaczego Jolteon jest mocny? Jego będzie trzeba uczyć ogólnie dużo ataków, ale on jest fajny ze względu na to, że ma fajne statystyki. Jest to jedna ewolucja, ale jest fajny. Znaczy jedna ewolucja, no to jest druga ewolucja, powiedzmy. Pierwsza to jest Eevee, ale to jest... Nigdy nie miałem ogólnie Eevee w Pokemonach i też wydaje mi się, że to może to być niegłupi pomysł. Ewentualnie, jeśli nie Jolteona, to mógłbym Vapeona ogarnąć sobie, czyli właśnie wodną wersję, tylko wtedy musiał jakiegoś elektrycznego sobie załatwić. A chciałbym. I właśnie jeszcze nie podjąłem decyzji, czy chcę właśnie Jolteona, czy Vapeona, ale bardziej myślę, że Jolteona. A jakiegoś wodnego myślę, że ogarnę. Nie wiem jeszcze. Zobaczymy. Zobaczymy jeszcze. A ten... Nie wiem, naprawdę. No jeszcze mamy, powiedzmy, troszeczkę czasu. Tylko
Boże, bo to wszystko się tak zapętla, nie? No mo, nie, nie, kurwa. Bo ta Starmie, druga ewolucja, ma właśnie fizik. Boże, psychik. Jako drugi typ, a z czego mam, będę miał już kadabry, więc... Czy to będzie tak dobre? Nie wiem. Szczerze nie wiem. Snorlax też jest jakąś opcją. Naprawdę dosyć silny Pokémon. Trochę żałuję właśnie tego, że nie mam Nidokinga teraz. Bo mógłbym go naprawdę mieć zaraz Nidokinga, czyli trzeciej ewolucji, ale kurwa, no nie mogą go złapać. A chyba za pierwszym razem jak z wami nagrywałem, bo wiecie, musiałem wrócić do tamtego miejsca, bo mi ogólnie miałem problemy z tym całym emulatorem. Więc naprawdę, jeśli będziecie chcieli grać Pokémony, to sobie ogarnijcie tego emulatora, żeby był kompatybilny względem waszej wersji Windowsa na 32, na 64 bity. Jaką tam macie? Nie mam 64, więc potrzebuję emulatora, który będzie obsługiwał 64 bity. Więc miejcie tą władzę, jeśli chcecie grać Pokémony. Ale szczerze, jeśli chcecie grać Pokémony, wiecie co najbardziej wam polecam? Na telefon. Szczerze. Pobieracie sobie ogólnie na telefon, emulator albo właśnie GBA, który jest na sklepie Play, gdziekolwiek. I to bardziej wam polecam. GBA pójdzie wam na praktycznie każdym telefonie. U mnie emulator NDS po prostu. Emulator, czyli właśnie ten Nintendo DS. Nie pójdzie na każdym telefonie. U mnie na przykład nie pójdzie, ze względu na to, trzeba mieć Androida powyżej 4.0. Jeśli mówię o Androidzie, ja tam na innych szczerze się nie znam. Ogólnie się na telefonach nie znam za bardzo i na tym, jak one tam mają. Ale z tego, co wiem, na przykład mój telefon, czyli HTC DeSire 620, obsługuje Androida do 3.42, coś takiego, jakieś rozszerzenie trójki, tak? A żeby właśnie jakoś tam płynnie działał właśnie ten Nintendo, to potrzebujecie mieć powyżej 4.0. I no, tak to działa. Będzie wam rolę jakieś wypierdalać i tak dalej. Nie wiem, Vine Whip? No, trawa nie działa dobrze na elektro. Szkoda, że dwóch Eevee nie można, bo miał żółte, one i tak zapomnę. Ale no. Eevee można zdobyć w łatwy sposób, nie trzeba, nic to nie kosztuje, chyba z tego co wiem. A nigdy właśnie jakoś się tym nie interesowałem, ale to jest taka mała ciekawostka, Pokémon jest dosyć interesujący. Nie, fajny to jest Pokémon Eevee, bo z tego możecie mieć, no w tej wersji możecie mieć mniej tych Pokémonów, ale na przykład później Umbreon wchodzi też fizyczny. Naprawdę dużo, dużo, dużo Pokémonów jest do wyboru. Voltorb. Może zmienimy Pokémon. Nie, nie mam zbyt dobrego Pokémona na elektro. Więc gorzej jeszcze by było tym. Sleep Power. Dobra, uśpijmy go po prostu i może się poleczymy nawet trochę z Lexida. Czasem ten sleep się przydaje, a na pewno ten sleep się będzie przydawał przeciwko Pokémonom, których będziemy chcieli złapać w... No po prostu złapać, tak? Łatwiej jest złapać ogólnie Pokémona, który ma jakiegoś sleepa, czy ma właśnie... nie wiem, czy paraliż też na to wpływa, ale no... Na pewno sleep wpływa na to, że łatwiej jest złapać takiego Pokémona. Nie wiem, czy ja ogólnie będę miał... Żeby tylko nie zrobił Destruction. Tam, nie wiem, jak to się nazywa, Explosion. Widzicie, leczymy się cały czas. No patrzcie, ile mam PP. Bardzo mało. A myślę, że PJ-em mogę tu nie poczarować zbyt dużo. Pidgeotto, przepraszam, ja już mam Pidgeotto. Nie mam Bulbozaura, też mam Iwuzaura. Ale chciałbym w tym odcinku przelecić całą sobie jaskinię. Jak z tym wyjdzie, to nie wiem. Jest to ogólnie przedmiot, który potrafi wam uzupełnić PP. Czyli właśnie te punkty. I jest... Może wróćmy sobie po prostu już. A mam Escape Rope'a. Dobra, to jak będę w takiej sytuacji, że będę musiał wrócić, czy już niedługo pewnie, to sobie go użyję. A nie, nie kupowałem go. Kupowałem go wcześniej, na tamtym tym. Więc go nie mam. Lipa trochę. Dobra, przejdziemy się, daleko nie mamy. Jest to właśnie Ether. Nazywa się ten przedmiot Ether i właśnie odnawia nam troszeczkę PP. Jest też Max Ether, czyli odnawia nam maksymalne punkty. Ether zwykły, nie wiem, ile tam na 5. Coś takiego.
wiecie, wajną hipę muszę używać. Zobaczę, raczej nie będę chciał łapać, ale łapałem go w headholdach i naprawdę bardzo mi się dobrze grało tym Pokemonem. W ogóle no, lubię, powiem szczerze, Pokemony, które bazują na truciźnie. Bo to jest takie, znaczy to jest takie fajne. Wiecie, kiedy to jest najlepsze? Kiedy gracie przeciwko takim, bo was tak wkurwiało. Wiecie, taki mały gówniak używa Poisona, a wy na przykład nie macie antidotu. Antidotu, nie. Dobra. Kurwa, oczywiście. A, ogólnie tak, jeśli chcecie też wiedzieć, może to wiecie, może nie. Jest taki przedmiot jak repel. O nie. Będę musiał mu albo spierdolić, albo zmienić Pokemona. Więc przedmiot jak właśnie repel. Jest zwykły repel, jest super repel i jest max repel. Max repel działa na 250, super repel działa chyba na 100, a zwykły na... Nie, nie, no coś takiego. Na pewno maksymalnie repel działa na 250 kroków. I właśnie przez tyle kroków, ile właśnie działa ten repel, to was potwory nie atakują. To jest coś takiego, że nie wiem, pryskacie się w takim pu swoje ciało i tak dalej, i oni was nie atakują. Ustraszą. Quick attack. Nie wiem, czy Pidgeot to nie będę używał w tej jaskini. Bo wiecie, zawsze musicie mieć ogólnie coś takiego na uwadze. Pamiętam, że raz jak grałem w Pokémon, miałem taką sytuację, że nie miałem Pokémona, którego mógłbym nauczyć Flya. Wiecie, że nawet możecie... Nie wiem, czy wiecie, co to jest za Pokémon Dodrio. Jest Dudu, a potem jest Dodrio. To jest taki ogólnie struś, który ma... parę głów. I możecie go nauczyć Flya. Mimo, że to jest nielot. To jest ptak nielot. Tak jakbyście struś... Wiecie, struś jest ogólnie ptakiem, tak załóżmy z założenia, nie? Struś jest ptakiem. I jakbyście strusia kazali latać. Ciekawe, co? No, są takie ciekawostki. Pewnie Gyarados'a też byście mogli nauczyć latać. No, bo jednak ma flying, nie? Taka, to już zupełnie. Kurwa. Zmieńmy sobie po prostu. Boże, jak długo, dużo czasu mi zabiera ogólnie, żeby przejść przez te pierdolone jaskinie. I to będzie jeszcze długo trwało, powiem szczerze. Jak na razie tutaj się napierdalam z jakimś Geodu. Może zrobimy jakiś dłuższy odcinek najwyżej. Żeby po prostu przejść przez te Antimon. O Boże. Ten exp, który dostanę z tego Geodu, nie jest warty tego. Onix, powiem szczerze, nie bierzcie ogólnie czegoś takiego, że jeśli Pokémon ma jedną ewolucję, to jest chujowe, bo są Pokémony, które mają jedną ewolucję, ale są spoko. Wiecie, jaki jest interesujący Pokémon? Ja ogólnie, jak mówię teraz o Pokémonach, to mówię o Pokémonach ze wszystkich części, będę się tak starał, mimo że bardziej ogarniam te Pokémony z tych pierwszych części, to bardzo fajnym Pokémonem jest Heracross. Jest to taki żuk, który ma dwa typy, ma Robak i Fight. No, przejebane ogólnie, jeśli walczycie przeciwko jakiemuś Pokemonowi Flying, który właśnie ma czterokrotne obrażenie na was. Bo ma podwójne obrażenie właśnie za... Nie wiem, czy o tym wspominałem, chyba wspominałem o tym. Ma podwójne obrażenie właśnie ze względu na to, że Heracross ma Fight, a podwójne obrażenie jeszcze ma za to, że jest właśnie robakiem. Dobra. Tu tak. Cześć, i tak dalej. Nie wiem, może zaraz rzucę sobie okiem. Naprawdę, polecam ogólnie patrzeć często, które Pokémony opłaca wam się levelować w danej chwili, w jakiej jesteście sytuacji i wpisywać sobie na przykład coś takiego jak Pokémon Pidgeotto. I sobie właśnie coś takiego sprawdzimy. Tutaj sobie przejdziemy. Pidgeotto, Pokelife, Twister. O, Twister będziemy mieli na 22 levelu. No nieźle. Dobra, Agility będzie, Wings Attack, Roost, Tailwind, Hurricane. No dobra. I teraz sprawdzimy sobie jeszcze Ivusaur. Źle wpisałem, kurwa.
Dobra, Bulbasaur. Nie wiem, jak to się pisze. I przez IVY. Dobra, to będziemy mieli coś takiego jak Poison Power mieliśmy, Sleep Power mieliśmy. Take Down powinniśmy dostać na starcie. Razor Leaf będzie na 20 levelu. Czyli właśnie dosyć sławny atak, jeśli chodzi o właśnie samo anime, czyli właśnie Ostry Liść. Ładnie. Na 7 levelach expimy. Ale to zawsze jest... No kurwa, tego expo to jest cały chuj, ale dobra. Jestem człowiekiem, który będzie zwiedzał wszystko. Będzie się starał zdobyć do większych przedmiotów, przynajmniej które będziemy mogli zdobyć. Jeśli chodzi o elektryczne Pokémony, to nie ma aż tak dużego wyboru na tych Pokémonów, bo macie do wyboru no Pikachu, Raichu i tak dalej, ale szczerze nie chciałbym brać Pikachu, bo ostatnio właśnie miałem tego Pikachu i Raichu. Mogę wam potem powrzucać screeny ogólnie, mogę wam pokazać ogólnie Pokémony, jakie miałem Pokémony, kiedy grałem z ostatnio właśnie w FireRedy, w HeartGoldy, więc będę mógł wam wrzucić, jeśli oczywiście będziecie chętni, znaczy wrzucić, będę mógł wam po prostu pokazać na następnym filmie. Jeśli będziecie chcieli, na siłę, wiecie. I tak wiecie, co dwa dni będzie odcineczek. Staram się też nagrywać na zapas. Dzisiaj na przykład, kiedy nagrywam, jest środa, godzina 23:46. Chwila, czy ja mam tu Mozilla? Dobra, Pokémony Kanto. Dobra, pierdolę już to. Niektórym Pokémonom na przykład nie możecie uciec, bo mają, nie wiem, bo są ogólnie ataki, które na przykład o Rarkantę, czyli właśnie zwiększy nam kiedyś to level o 1 punkt. Tutaj jest Escape Rope, też bardzo fajny przedmiot. Mam nadzieję, że wyjdę w tym odcinku w ogóle stąd. Chciałbym kiedyś wyjść. Dobra, już wbijmy ten 19 poziom. O, ładnie, ładnie, ładnie. Znaczy pewnie z dwa zubaty i... O, tutaj jest jakiś typek. Witam. Aha, ty nie chcesz walczyć. Dobra, to możemy chyba drobinę już na dół zejść. Geodude 8 level. No, Geodude nie będę łapał. Ogólnie Geodude ewoluuje w Gravelera i ewoluuje w... A powiem wam też ciekawą historię. Historię, Boże. Sposobność. On ewoluuje w Gravelera, potem ewoluuje w Golema. Golema nie uzyskamy ze względu na to, że trzeciej tej formy nie uzyskamy w formie PC-towej, czy to właśnie na telefon, tylko jeśli byśmy grali na samej konsoli. Wiecie, jakaś fajna sposobność. W chwili, kiedy ogólnie powstawało takie pierwsze wersje, ogólnie załóżmy, dam na to przykład ogólnie Pokémonów. Nie wiem, czy to jest tak tej części, ale powiem wam na przykładzie taki, że jak powstawało Pokémony Silver i Gold, czyli te pierwsze właśnie wersje, nie Soul Silver i Heart Gold, to na przykład nie było coś takiego możliwe jak... O, nie było coś takiego możliwe, że możecie sobie zdobyć na przykład... jest taka świnia lodowa, ale na przykład mogę, chyba też da się uzyskać coś takiego, że macie Magnemite'a, potem macie Magne... To jest prawda, bo aż to jest ciekawe. Magnemite. A, dobra. Pierwsza ewolucja to jest Magnemite. Druga to jest Magneton. A trzecia to jest Magnezon. I ogólnie nie jest coś takiego możliwe w tych pierwszych wersjach. Znaczy wtedy, kiedy powstawały ogólnie te Pokémony, to nie istniał ogólnie Magnezon, bo Magnezon powstał dopiero w jakiejś czwartej czy piątej części Pokémonów, czyli właśnie do później. Potem weszły te remake, czyli właśnie Cardol i SoulSilver i w tamtych czasach już one, świat Pokémonów, powiedzmy, tak ludzie wymyślili je. I one trafiły do tych nowszych wersji, więc możecie je potem uzyskać. Tak samo jak jest ta świnia Pills... Wine, czy jakoś tak się nazywa, to jest trzecia forma, którą też się da uzyskać. Niektóre, powiem szczerze, ewolucje są takie śmieszne, bo na przykład tego Pilswina, żeby mieć na trzecią ewolucję, to musicie dać mu takiego TM-a, takiego typa,
użyć go po prostu w walce? Czy go po prostu nauczyć i wbić jeden level i już macie. Przejdzie. Niektóre ewolucje właśnie są takie, no, bardziej złożone. O, tu możemy wreszcie zejść. Szkoda, że nie na zawół. Schodzimy. Zespół R. Znowu błysnął. Wręcz. Znaczy, nasz pierwszy chyba, pierwsza nasza styczność z zespołem R. Jeśli nie wiecie, co to jest zespół R, no nie, no musicie to kojarzyć ogólnie z anime. Takie złe charaktery, powiedzmy, w Pokémonach. Tak. Sprawdzę sobie jeszcze na Bulbazaura coś. Bulbazaur, Pokélife. Tak, wybaczcie ogólnie za te przecięcia, ale chciałem coś zobaczyć. Szkoda, że właśnie na tamtej wersji Pokémonów tak nie było. Dobra, chcę sprawdzić. Ogólnie Vine Whip to są czyste obrażenia, tak? Później, jeśli będziemy mieli Razor Leaf, to właśnie ten atak ma... Bo, wiecie, Vine Whip to jest po prostu atak, który ma 45 mocy i ma celność 100. Mamy do... Myślę, że nastąpi właśnie ten Vine Whip, czyli dzikie pnącza, Razor Leafem, czyli właśnie ostre liście, bo ma 55 obrażeń, ale 95 celności, no to samo śmiewać, ale ma też fajną sposobność, że ma zmniejszoną szansę na cios krytyczny o 1%, a nie potrzebuje raczej dwóch ataków, które będą typu trawiastego, a bez przesady, bo mogę sobie na przykład, wiecie, zatrzymać ten Sleep Power, bo może mi się kiedyś przydać, nie? Aż dwóch ataków takiego samego typu nie będę, nie potrzebuję. Jest mi to potrzebne do szczęścia. Sleep Power. O, konfuzja mi weszła. A ja usypiam sobie typa. Dobra, do Sleep Power się przydaje. Widzicie? Teraz na przykład nie odniosę żadnych obrażeń. Bo prawdopodobnie z dwie tury będzie sobie ten koleżka sympatyczny spał. Czyli dopóki jak ja go nie zabiję. O nie. No, tam popatrzył się na mnie. Ler, czyli zapienie. Dobra, i tu jakiś przedmiocik. Thief. To jest atak typu Dark, który pozwala nam właśnie ukraść przeciwnikowi jakieś tam rzeczy. Idziemy dalej. 23 minuty już, ja pierdolę, i my jeszcze nie skończyliśmy tego. Dobra, może to w jednym odcinku po prostu wrzucę taki dłuższy i chuj. A mówię, a tutaj się zdało 25 minut, tylko no ciężko. No wiecie, jeśli będę biegał po jakichś takich miejscach, gdzie będę tam powinien biegać 2 godziny, to nie będę wrzucał 2-godzinnego odcinka, tylko to tutaj myślę, że tak w granicach rozsądku jeszcze sobie pochodzimy. O, i Razor Leaf chyba będę miał zaraz. Zubat. Stonisz? Albo może zaraz... Nie, ja bym zobaczył jeszcze. Nie wiem, jak dalej będzie ta jaskinia wyglądała. No, ale oczywiście wielkich problemów nie mamy tutaj. Nie poznałem czegoś takiego. Nie, na Bulbapedii potem mogę sprawdzić pomiędzy odcinkami, jak to dokładnie będzie wyglądać, bo Bulbapedia jest bardziej rzetelna jak Pokélife, a Pokélife to tam nie już przyzwyczajenie już. Trochę. Tutaj powinienem Bulbazaura używać, bo to jest górnik i on będzie używał Geodu i tych innych śmieciaków. Trzech ma, no to na pewno. Pidgeot to nie.
Ale tego pidżotu też by się przydało w EXP troszeczkę. Żeby nie było tego 18 levelatka, jednak by coś robił. No ale tutaj nie mamy zbyt sposobności, bo raczej będzie się tu dużo lepiej sprawiał. I uznał przez względu na to, że no, trawa dobrze działa na kamienie, powiedzmy. Hiker Markus. Onyx. Bajnik. Onyx też ma chyba jakieś, z tego pamiętam, ataki, które są typu właśnie Dragon, więc... Znaczy ma jakiś jeden, więc no... Machoke ma chyba też coś takiego, co mi pokazywał przynajmniej na Pokerai. Nie wiem, czy to ma związek z prawdą. O, Boże. O, pomogę wam powiedzieć, że czasem są takie sytuacje, że po prostu podchodzicie do takiego Pokebala, gdzie myślicie, że to jest jakiś podium czy coś takiego, a się to jednak okazuje, że to nie jest podium, tylko Voltorb. O kurwa. Nie. Co, nie zaatakuje go? Kurwa. Zakochał się jebaniec. Ja pierdolę. Ja nie wiem właśnie, na jakiej zasadzie dokładnie działa to zakochanie. Boże. Kurwa. Nadal? Ja pierdolę, o chuj tu chodzi, kurwa, czy ja serio muszę Pokemona zmienić? No nie. Moonstone, właśnie, i tutaj byśmy mogli już od razu przypierdolić sobie, że tak powiem, Nidokinga. Dobra, myślę, że dalej pójdziemy w następnym odcinku. Ja dobiję sobie tego po prostu Parasa i uleczę No nie wiem. I... Dobra, cześć. Oj, nie mogę kliknąć F2, bo by mi nagrywanie zakończyło. Cześć.